Województwo łódzkie jest, można powiedzieć, tutaj wyróżnione. 3 spośród 29 miast uzyskało dofinansowanie z środków norweskich. Bardzo się z tego cieszę jako mieszkaniec i osoba, która pochodzi z województwa łódzkiego i z Łodzi. Dzisiaj w Tomaszowie tę informację przekazujemy do całego województwa, również dla Zgierza i Opoczna. Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo. No tutaj jak widzimy te plany, które są związane z tymi środkami Tomaszowa, to naprawdę serce rośnie. Muszla koncertowa, rekreacyjna, przedłużenie Parku Solidarności, który dzisiaj już jest piękny, on będzie jeszcze rozbudowany, zrewitalizowany. To wszystko zapowiada się na piękną tkankę miejską, która będzie wykorzystywana przez wszystkich mieszkańców. To są najlepiej zainwestowane środki, bo dla wszystkich, którzy będą chcieli z nich skorzystać.